poecie. Mój wiersz dedykowany Januszowi Werslerowi. Dziewin młodzi. Twoje strofy były niedościgłe. Losy tak odmienne, że czasem nie do pojęcia. Ścigaliśmy się z twoim talentem, aby dorównać, wyprzedzić, wykrzyczeć swoje racje. Krytykę i pochwały przyjmowaliśmy bez entuzjazmu, z nutą podejrzliwości. Kolejne doświadczenia zmieniały perspektywę. Nie byliśmy tacy sami. Jesteśmy inni. Szanowni Państwo, naszym występem uczciliśmy pamięć Janusza Werslera. Staraliśmy się przybliżyć jego postać, pokazać jego cechy charakteru, a czasem i lekką dozę humoru, którą bardzo dyskretnie przemycał w swoich wierszach.
Pragnęliśmy zapoznać Państwa z jego twórczością literacką. Pan Janusz był bardzo wrażliwym człowiekiem. Pokazywał tam swoje odczucia w sposób niezwykle realny, niczego na siłę nie upiększając. Pisał o życiu w taki sposób, jakie ono było w rzeczywistości. W dniu dzisiejszym dla Państwa wystąpili Jan Berenda, Leonora Burzli von Wanzelow, Roman Oskierko, Alina Pleba, Janina Wilga, Barbara Wińska, Lidia Bolanowska, oraz gościnnie Magdalena Łazar-Masier. Kierownictwo muzyczne i akompaniament Mariusz Masier. Scenariusz i reżyseria Mira Gałązka. Program dzisiejszego wieczoru prowadzili Izabela Kiermasz, i Jerzy Szarek. Chciałem podziękować za wspaniałe przeżycia, jakie nam doświadczyli tutaj dzisiaj artyści. I chciałbym przede wszystkim podziękować w pierwszym rzędzie tak wspaniałej publiczności, w której rozpoznaję wielu przyjaciół, znajomych, naszego taty, którzy swoją wrażliwością na pewno wpływali na jego twórczość. Podziękować także Żarskiemu Domowi Kultury za udostępnienie nagłośnienia, pani burmistrz za objęcie honorowego patronatu nad tą wspaniałą wieczornicą, księdzu proboszczowi, który nas tutaj gości. Dziękujemy, zapraszamy tutaj może gospodarza tego wspaniałego domu. Chciałbym też... Chciałbym podziękować także reżyserce. To za chwilę, bo ja właśnie chciałem oddać głos. Proszę bardzo. Naprawdę należą się ogromne brawa dla księdza proboszcza. Spotkaliśmy się tutaj z niezmierną otwartością, serdecznością, życzliwością, naprawdę z chęcią pomocy. To nie zdarza się, proszę Państwa, proszę wierzyć, często. Także myślę, że będzie jakoś się nawet rozwijała współpraca. I naprawdę serdecznie, serdecznie dziękujemy. Tak, oczywiście ten temperament pani Mirosławy Gałązki jest nie do przecenienia. Odejście naszego taty nie pozostawiło jej obojętną i
kazało stworzyć jej takie, takie wspaniałe przedstawienie i wiele wzruszeń, które podczas nich, za co chciałem serdecznie, serdecznie jej podziękować. I oczywiście dziękuję artystom jeszcze raz za wspaniałe narzędzie. Dziękuję uprzejmie. Szanowna rodzino świętej pamięci pana Janusza Werstlera, szanowni artyści, zgromadzeni goście, dziś przeżyliśmy wyjątkowe i szczególne spotkanie, ponieważ, proszę państwa, połączył nas wyjątkowy człowiek, pan Janusz. Na pewno jest tutaj dzisiaj razem z nami. Honorowy obywatel naszego miasta. Mówiliście dzisiaj o księciu żarskiej poezji, poetów. Mówiliście również o człowieku, który kochał swoją rodzinę i kochał nasze miasto. Tu, z tego miejsca, chciałabym wszystkim artystom serdecznie podziękować za to piękne wspomnienie o człowieku i jego twórczości. Wszyscy doskonale wiemy, że poeci, mimo że przechodzą na drugą stronę, proszę państwa, nie umierają. Żyją ciągle w swojej twórczości. Żyją ciągle w swoich przepięknych utworach. I za to przybliżenie tej twórczości jeszcze raz serdecznie, serdecznie wam dziękuję. Dziękuję również za tą przepiękną atmosferę. Atmosferę pełną takich dobrych, głębokich i duchowych przeżyć. Ona nierzadko się zdarza. Szanowni państwo, przyjmijcie również takie wyrazy szacunku z mojej strony, bo aby dziś wystąpić, aby przybliżyć twórczość pana Janusza, trzeba było się natrudzić i wcześniej, w czasie przygotowań i dzisiaj tutaj przed publicznością. Proszę państwa, jeszcze raz wielkie, wielkie brawa dla nich. Kończąc, chciałabym jeszcze dziś zwrócić uwagę na jedną osobę. Dziś mówiliście o muzie pana Janusza. Pozwólcie, że tę wiązankę kwiatów właśnie tej muzie dzisiaj przekażę. Pozwolicie, drodzy artyści, wielkie, wielkie brawa dla nich. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, bardzo, bardzo z całego serca, ale proszę bardzo, żebyście państwo ze mną razem i z nami zaśpiewali Niech żyje bal. Bardzo radośnie.